Cześć, z tej strony Mike Milek Fitness. Chciałbym Ci zademonstrować, jak wygląda moja dieta, mój trening. To, co na początku potrzebujesz zrobić, to wykupić odpowiedni plan i dostaniesz instrukcję, gdzie znajdziesz formularz. Formularz, jak widzisz, zawiera następujące pola. Wpisujesz tutaj nazwę użytkownika, niech to będzie Mike Milek Fitness. Następnie wybierasz swoją płeć. Masz do wyboru kobietę i mężczyznę. Ja wypełnię tak, jakbym ja to miał zgłosić. Wiek 31 lat wybieram. Następnie swój wzrost. Wszystko z listy, nie musisz nic wpisywać. 1,86 m. Waga. Aktualnie waży 86 kg. Dalej trzeba wybrać swój poziom aktywności. Ma to duży wpływ na ilość kalorii, którą będę potrzebować dać Ci do Twojej diety. Tak samo jest to uzależnione od płci, wieku, wzrostu i wagi. Ja wykonuję pracę biurową, więc zaznaczam pracę biurową. Dalej wybieramy cel. Jeżeli chcesz się odchudzać, zrobić rzeźbę, wysmuklić ciało, wybierasz odchudzanie. Jeżeli chcesz nabrać mięśni, wybierasz plan z przybieraniem mięśni. Dalej zaznaczasz, jakie chcesz mieć w swojej diecie śniadania. To znaczy dajesz mi tutaj informacje, które z tych produktów, które z tych zestawów chcesz mieć jako śniadanie. Na każdy dzień będzie jedno śniadanie. Ja zaznaczę, że chcę mieć każdego dnia jajecznicę z chlebem żytnim pełnoziarnistym albo płatki owsiane górskie, odżywka białkowa, 95% białka i woda. To znaczy, że raz na dzień Ci dam jajecznicę, a innego dnia dam Ci płatki owsiane górskie. Dalej wybieramy preferowaną liczbę posiłków w ciągu dnia. Mowa tutaj już o takich zwykłych daniach obiadowych. Ja na przykład lubię jeść dużo, a mało. Znaczy często, a małe posiłki. Także wybieram tutaj 5 posiłków. Dalej zaznaczam listę posiłków, czyli takich dań obiadowych, które chcę mieć w swojej diecie. Załóżmy, że ja chcę jeść ryż pełnoziarnisty, ryż basmati, makaron pełnoziarnisty z wołowiną, ziemniaki gotowane, kaszę jęczmienną perłową. No zaznaczmy jeszcze tutaj kaszę gryczaną z wołowiną, chcę mieć kaszę gryczaną z pierścieniem z kurczaka, chcę mieć makaron pełnoziarnisty i łososia świeżego z olejem. Także zaznaczasz te posiłki tutaj z tej listy, które akceptujesz, które chcesz mieć. Ja wtedy wiem, które lubisz mieć w swojej diecie, które lubisz jeść i na podstawie tego będę przygotowywać dietę tak, jak lubisz. Następnie wybierasz produkty, które zawierają tłuszcze. Warto tutaj wybrać produkty, na przykład takie jak orzechy włoskie, migdały, awokado, ale to już uzależnione jest od Ciebie, czy możesz to jeść, czy nie masz na to alergii i tak dalej. Ja na przykład lubię mieć w swojej diecie orzechy włoskie, awokado oraz masło migdałowe. Dalej jest kolejny punkt, aby zaznaczyć, czy chcesz mieć posiłki, które wcześniej wybraliśmy, takie same w ciągu dnia. Bo jeżeli zaznaczysz na przykład, że chcesz kaszę gryczaną, makaron pełnoziarnisty, ziemniaki gotowane, to dla mnie to jest informacja, że w ciągu dnia możesz chcieć mieć te wszystkie 5 posiłków. Ale nie są osoby takie, które chcą w ciągu dnia jeść ciągle na przykład jeden posiłek i innego dnia będzie inny pokazany zestaw w Twojej diecie. Ja zaznaczam, że chcę mieć różne posiłki. Jeżeli chciałbym, żeby były wszystkie takie same, że na przykład cały dzień jem makaron pełnoziarnisty z łososiem, to zaznaczam tą opcję. Na przykład nie chcę zaznaczać. Zaznaczam tutaj, czy chcę mieć przekąskę w diecie. Oczywiście, że chcę, bo lubię na przykład sobie zjeść maliny, czy borówki, albo jabłko, więc chcę mieć to też uwzględnione w moim planie dietetycznym. Dalej jest sekcja, nad jakimi partiami mięśniowymi chciałbym się skupić. Ja aktualnie chciałbym się skupić nad nogami oraz brzuchem, no i jeszcze ramiona. Dalej jest informacja, jeżeli chcesz wykonywać treningi cardio, czyli bieganie, wioślarz, pływanie i tak dalej, to zaznaczasz, w jakie dni możesz wykonywać takie treningi, więc ten plan, który ja będę przygotowywać, będzie zawierać informacje, w jakich dniach masz jaki trening wykonać. Jest to bardzo ważne, żeby się trzymać później planu, bo to wszystko jest ze sobą powiązane, więc to, co zaznaczysz, wykonywać dietę oraz trening. Załóżmy, że ja chcę w czwartek oraz w piątek wykonywać treningi cardio.
No i teraz wybieram, które treningi cardio chcę mieć w swojej diecie. Więc jeżeli zaznaczysz, że chcesz mieć bieganie, to ja będę przygotowywać tak plan, żeby twój plan treningowy zawierał bieganie oraz informacje o bieganiu i jaką prędkością, tak aby efektywnie tutaj wszystko wpływało na twoją sylwetkę. Ja na przykład preferuję tutaj pływanie oraz jazdę na rowerze. Nawet jest opcja narciarstwa biegowego, wioślarza stacjonarnego. Dalej, z jednym z ostatnich pól jest informacja, jeżeli chcesz trenować na siłowni. Zalecam ogólnie treningi na siłowni i masz tutaj do wyboru, w jakie dni chcesz wykonywać trening na siłowni, taki bardzo wyposażony ze wszystkimi sprzętami, wolnymi ciężarami, a jeżeli nie masz dostępu do takiej siłowni, możesz wykonywać trening oporowy w domu. Trening oporowy w domu to jest na ketlach, hantlach, sztangi i gumach oporowych. Więc załóżmy, żeby Ci to zaprezentować, że ja w czwartki będę wykonywać trening na siłowni, taki typowy oporowy, a w piątki będę wykonywać trening taki oporowy w domu. I na przykład znowu w niedzielę będę wykonywać trening na siłowni. To już jest cała sekcja. Dalej podajemy informacje, jak się nazywamy. Moje imię Mike, nazwisko Milek, e-mail mikemilekfitness@gmail.com. Podajemy swój Instagram, jeżeli masz. Łatwiej mi wtedy z Tobą mieć kontakt. Nie musisz tego wypisywać. Tam, gdzie są takie zaznaczone pola z gwiazdką, to jest to wymóg. Dalej podajemy też swój login na Facebook. No i jest tutaj ostatnia taka sekcja, że jeżeli jesteś kobietą i chcesz korzystać z moich tutaj rozwiązań, moich planów dietetycznych i treningu, i na przykład jeżeli karmisz piersią dziecko, to wybierasz, ile tych kalorii spalasz w ciągu dnia. Jest to, Ty już musisz wiedzieć, jak dużo tego mleka produkujesz. Jeżeli bardzo dużo karmisz w ciągu dnia, to zaznaczasz 1000 kalorii. Jeżeli wcale, to wybierasz 0. Dalej oświadczasz, że wszystko jest z Tobą ok, jesteś osobą zdrową, no i możesz korzystać z moich tutaj rozwiązań jako wskazówki. Klikasz zarejestruj się.